Budynek starostwa powiatowego w Kościanie staje się dostępny dla osób z niepełnosprawnościami lub mających problemy w poruszaniu się. Do tej pory takie osoby miały utrudniony dostęp do budynku administracji powiatowej i miejskiej. W ramach drugiego etapu remontu elewacji budynków starostwa powiatowego w Kościanie i Urzędu Miasta Kościana zamontowano zewnętrzną panoramiczną windę, która zatrzymuje się na trzech poziomach. Starostwo powiatowe w Kościanie pozyskało na montaż windy zewnętrzne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 138 867 zł. Koszt windy jej montażu to 459 328 zł. i 85 groszy.